których będzie mogła bądź nie będzie mogła korzystać gmina. Jak Halina złoży do Pana znowu, ponowi tą prośbę o zatrzymywanie się na tych 20 przystankach, wyda Pan zgodę na to, żeby mogła się tam zatrzymywać? Na razie nie złożyła, więc jeśli póki co. Są procedury, które po prostu, no oczywiście, że tak, jeżeli złoży stosowny wniosek i on będzie zgodny z prawem, jest obowiązująca uchwała Rady Miejskiej, która dopuszcza zatrzymywanie się autobusów na 20 przystankach, no to nie widzę tutaj innej opcji, jak wydanie pozytywnej opinii. Niemniej jednak na razie, z tego co wiem, taki wniosek do nas nie wpłynął. A Pan Prezydent podpisał porozumienie, na które zgodzili się radni w drodze uchwały z To jest intencyjne, to znaczy nie podpisałem, to jest radni wyrazili zgodę na podpisanie tego, nie podpisałem tego, przede wszystkim otóż to był pewien list intencyjny. Chciałbym też podkreślić, że wiele rzeczy zawartych w tym liście było moją propozycją, o czym może nie wszyscy z Państwa wiedzą, chociażby budowanie wspólnego biletu, rozliczeń. Nie, to było powiedziane na sesji. Tak, dobrze. Nie podpisałam tego, dlatego że póki co się zmieniły też okoliczności. Zmieniła się chociażby właśnie przewoźnik. Też sposób prowadzenia negocjacji budził wiele wątpliwości. Nie chciałbym Państwu mówić tutaj o szczegółach, ale były to takie rzeczywiście dziwne sytuacje, które moim zdaniem nie oddają prawdziwych intencji prowadzonych negocjacji. Panie Prezydencie, Pan powiedział o zerwaniu porozumienia, ale czy gmina miała do tego prawa? To było wypowiedzenie porozumienia z zachowaniem wszelkich terminów. Gmina miała prawo wypowiedzieć porozumienie, miała prawo wziąć swojego przewoźnika, więc jeżeli chodzi o kwestię formalną, to tutaj żadnego problemu nie ma. Ależ oczywiście, że tak, gmina miała prawo, tylko to co podkreślamy, że to jest zerwanie porozumienia, wypowiedzenie po 20 latach. Jeżeli dzisiaj padają zarzuty, że ta współpraca się źle układała, to one brzmią przynajmniej dziwnie. Otóż dzisiaj w gminie za współpracę czy za komunikację odpowiada osoba, która przez kilkanaście lat odpowiadała za komunikację w Urzędzie Miejskim. Więc mówienie, że coś się nie układało, jest co najmniej dość dziwnym argumentem w mojej ocenie. To po pierwsze. Po drugie, to co chciałem podkreślić. Tak, miała prawo, tylko byśmy ani wcześniej na ten temat nie dyskutowali, ani nie było jakiejś zapowiedzi, że to zostanie wypowiedziane. Wręcz były zapewnienia, że zostanie podpisany aneks. Na to są też świadkowie, że ten aneks już praktycznie został podpisany. Stało się inaczej. I jakby gdybyśmy od początku budowali ten nowy układ komunikacji, ja rozumiem pewne przesłanki, które za tym przemawiają, chociażby zdobycie dofinansowania, ale gdybyśmy wspólnie, jeszcze przed wypowiedzeniem umowy, zaczęli budować ten nowy układ komunikacyjny, to myślę, że byłoby inaczej. Też z wykorzystaniem naszego przewoźnika. No proszę zrozumieć, że to jest w interesie mieszkańców, że my wykorzystujemy naszego lokalnego przewoźnika sprawdzonego, którego jesteśmy właścicielem. I to jest chyba rzeczą naturalną, że będziemy wspierali Miejski Zakład Komunikacji. Bo taka jest w ogóle, takie jest przesłanie. Ja od początku prezydentury mówiłem o tym, że to wsparcie dotyczy zarówno MZA, to wsparcie dotyczy grudziąckich wodociągów, które dzisiaj świadczą usługi na terenie miasta, a nie w innych ościennych gminach, gdzie był taki czas, kiedy nasza spółka komunalna nie świadczyła usług w mieście, tylko musiała bić się o kontrakty w gminach ościennych. Ja uważam, że to nie jest normalna sytuacja. Dlatego być może to są inne filozofie, ale jest mi obce, nie do końca zrozumiałe wspieranie przewoźnika zewnętrznego, którego nie do końca rozumiem, w czym on jest lepszy od naszego MZK. A to, że nie spełnia pewnych warunków postawionych, no zgadza się, tylko chciałem podkreślić, że tych warunków nie spełnia żaden inny przewoźnik, na przykład PKS, który też został wykluczony. I to jest zastanawiające. Dlaczego te warunki tylko spełnia Ryba? Dziękuję. I do tych przystanków, Panie Prezydencie, bo to ostatnio na konferencji w gminie też tam przedstawiciel Aliby podkreślał, że oni chyba złożyli wniosek na początku grudnia o udostępnienie przystanków, ale w tej starej wersji, gdzie było ponad 100.
odpowiedzi na ten dostawy nie dostali, więc wygląda na to, jakbyście nazwą gminie, że sobie wzięła nowego przewoźnika, nie chcieli udostępniać ani 100 przystanków, a na razie 20, no chyba, że złożą taką zgodę. Przepraszam, może... To znaczy, wiecie Państwo, jeżeli chodzi o tak szczegółowe pytanie, to poproszę o odpowiedź Panią Dyrektor, no, która... No tak, tak, ale proszę, bo Pani Dyrektor jest tutaj szczegółowo zorientowana, jeżeli chodzi o procedury, daty składania i jeżeli Państwo chcecie szczegółowych informacji, to proszę. Ale to już Pani Dyrektor powie. Takie wniosek o zgodę na korzystanie z przystanków, ale jeszcze zanim weszła ta uchwała z 16 grudnia, czyli to obejmowało ponad 100 przystanków. Z tego co się zorientowaliśmy, odpowiedzi na to nie dostali, więc dlaczego? Arriva, to prawda, Arriva złożyła wniosek o uzgodnienie zasad korzystania z przystanków na mocy starej uchwały. Było to pod koniec listopada, natomiast w połowie grudnia Arriva wystąpiła z wnioskiem do marszałka województwa o wydanie zezwolenia na przewóz osób w krajowym transporcie drogowym i do tego zezwolenia potrzebne były rozkłady jazdy. W tych rozkładach jazdy zawarte były inne przystanki. Jesteśmy w trakcie wyjaśniania tej sytuacji. Arriva została wezwana do złożenia wyjaśnień. Na ten moment jeszcze tych wyjaśnień nie otrzymaliśmy. Ja też jeszcze jedną rzecz chciałem podkreślić. Wniosek Arriva został złożony 29 listopada. O czym to świadczy? Że prawdopodobnie porozumienie z Arrivą było już wynegocjowane przed 29 listopada. I mówienie później w grudniu, że to MZK, że ma być, że takie są intencje, że jak najbardziej jesteśmy otwarci na waszą spółkę komunalną, czyli naszą miejską spółkę komunalną, mnie utwierdza to w przekonaniu, że były to ruchy pozorowane. No, ale też nikt się nie spodziewał tego, że w połowie grudnia zostaną tak okrojone te przystanki, prawda? Bo to jest to wygląda na to, że faktycznie już obojętnie, no prawo mieli, wy nie jesteście z tego zadowoleni, nie wiem czy oni do końca też są z tego zadowoleni, ale tak wygląda jakbyście na złość, czyli miasto na złość gminie, nie wiem, no, ale to nie wiem, czy tak wygląda, że z tych przystanków ewentualnie udostępnili w 20, jeżeli wezmą, to na początku konferencji, mówiłem o tym, że przekonywałem radnych, że w wyniku tego tak zwanego dealu komunikacyjnego jest dwóch beneficjentów, Arriva i wójt, natomiast MZK i miasto jest podmiotem, który będzie ponosił straty. I to przemawiało też za tym, żeby doprowadzić do tego, żeby przewoźnika gminnego wpuścić, że tak powiem, tylko na rogatki. No ale ostatnio na konferencji pan wójt mówi o tym, że 700 dzieci nie będzie miało jak dojechać, ale jak wypowiadał nam porozumienie, to nie pamiętał o tych dzieciach, nie brał pod uwagę aspektu społecznego, tylko brał pod uwagę aspekt finansowy. No i dzisiaj ponosi tego konsekwencje. Ja na miejscu wójta no bym się wstydził wyjść na wieś i spojrzeć ludziom w oczy. Dziękuję. Znaczy, jeszcze jedną rzecz powiem Państwu. To znaczy, jedną rzecz. Pani redaktor, jedną rzecz powiem, że współpraca polega też na partnerstwie. Partnerstwo polega na tym, że my mamy świetnego przewoźnika, mamy też przystanki, którymi ten przewoźnik może dysponować. A więc w naszej ocenie ta współpraca powinna polegać na tym, że to jest nasz przewoźnik, nasze przystanki. A tutaj jakby to jest taka, cały czas jesteśmy otwarci na tą współpracę. Jeszcze raz powtarzam, współpracę, która była przez 20 lat i nie było tutaj żadnych większych zastrzeżeń, bo jeżeli mówimy o jakichś rozkładach jazdy i tak dalej, one zawsze były elastyczne, kwestia też finansów, ale to są myślę wtórne rzeczy. Powtarzam, inne gminy, które korzystają z usług MZK, były z tego co wiem, zresztą będący dzisiaj na konferencji wójt może to także potwierdzić. Wczoraj rozmawiałem z burmistrzem Kodubskim z Radzenia Chełmińskiego. On także potwierdza, że był bardzo zadowolony ze współpracy z MZK. Więc naprawdę mamy bardzo dobrego operatora. I my po prostu chcemy wykorzystać zasoby tego operatora z korzyścią także dla miasta, ale także dla mieszkańców gminy. I gminy Grudziądz i gmin Ościenny.
I myślę, że właśnie współpraca polega na partnerstwie, a nie na indywidualizmie. A wydaje mi się, że tutaj jakby troszkę poszliśmy w kierunku takiego indywidualizmu, a nie szerokiej współpracy. Panie prezydencie, na ile, proszę mi tak szczerze może odpowiedzieć, bo może tutaj tkwi cały problem. Panie prezydencie, na ile ten cały konflikt, te nieporozumienia, najbardziej cierpią mieszkańcy, może mieć wpływ to, że wy tak naprawdę pomiędzy sobą być może nie za bardzo sympatyzujecie. Mówię tu o panu i o panu wójcie. Czy nie ma tutaj wpływu na tę sytuację właśnie wasze jakieś indywidualne spojrzenie czy podejście do siebie? Nie wiem, ja nie mam takiego odczucia. Ja z wójtem myślę, że jestem w dobrych relacjach osobistych. Spotykamy się regularnie w ostatnim czasie i jakby darzę wielką sympatią wójta i darzę też tutaj jakby to, że to jest bardzo też doświadczony samorządowiec. No ale tutaj może zabrakło jakiejś takiej woli porozumienia, ale jeszcze raz powtarzam, my jesteśmy dalej otwarci na współpracę. Myślę, że tą współpracę można poukładać dla dobra mieszkańców gminy, rodzących, jak im też i miasta i połączyć te interesy. Dobrym słowa znaczeniu. Państwo używają takich mocnych słów, działania to zadawane. Czy zamierzają Państwo coś z tym dalej zrobić? Nie zgłosić to gdzieś? Czy taka możliwość istnieje? Czy nie jest to wykluczone? Nasi prawnicy będą tutaj nad tym pracowali. Mamy stosowną dokumentację i wszystkie rzeczy, o których dzisiaj mówimy, można w sposób dość prosty udokumentować. Ja mam pytanie. Umowa była przez wójta wypowiedziana w połowie roku. Czy miasto zrobiło dostatecznie dużo, żeby tą umowę przywrócić? Było praktycznie pół roku. Na jednej sesji tłumaczył pan prezydent powołanie byłego prezydenta Malinowskiego na funkcję Rady Nadzorczej, żeby tą współpracę zacieśnić. Jakoś tutaj pewne rzeczy nie zadziałały. Tak. Akurat pan Robert Malinowski uczestniczył w tych negocjacjach jeszcze wcześniejszych. Co więcej, właśnie pan Robert Malinowski zapewniał mnie, że nie dojdzie do wypowiedzenia tej umowy, dojdzie do podpisania aneksu. Są też na to stosowni świadkowie i uczestniczył w tych negocjacjach. Jest też aktywnym członkiem Rady Nadzorczej. A negocjacjach już po wypowiedzi? Nie, negocjacjach, ja mówię przed. Znaczy nie tyle negocjacjach, może słowo użyłem, ale chodzi o to, że miał być tam podpisany aneks do umowy, nie do porozumienia, tylko do umowy, który ostatecznie nie został podpisany, ale osobą, która zabiegała między innymi też o podpisanie tego aneksu był pan Robert Majowski, członek Rady Nadzorczej MZK. A po wypowiedzeniu tego porozumienia? Ale szanowni państwo, no aktywność musi być po obu stronach. No to jeszcze raz powtarzam, to pan wójt i Rada Gminy wypowiedziała. No to nasza aktywność, no oczywiście się spotykaliśmy, ale jeszcze raz powtarzam, no aktywność powinna być też po drugiej stronie. No to nie jest tak, że to tylko my jesteśmy aktywni. No to jakby gmina zdecydowała o, jeszcze raz powtarzam, o zerwaniu tej współpracy. Nie miasto. My twierdzimy, że to był błąd, po prostu, że jesteśmy, nie powiem, że skazani na współpracę, ale przyszłościowo także, dlatego że w przyszłości będziemy budowali miejskie obszary funkcjonalne. Przecież to jest też możliwość pozyskania nowych środków finansowych. I rzeczą no, oczywistą jest, że liderem miejskiego obszaru funkcjonalnego będzie miasto Grudziądz, no bo takie są po prostu założenia. W oparciu o miejskie obszary funkcjonalne będą powstawały ZIT-y. Mamy nadzieję, że grudziądzki ZIT będzie na równi z ZIT-em toruńskim, bydgoskim. O to walczymy między innymi z Włocławkiem i Nowrocławiem, żeby ZIT-y inaczej funkcjonowały niż w poprzednim jakby okresie programowania. I to jest wielka szansa na współpracę, szeroką współpracę, bo ja nie chciałbym też sprowadzać tej współpracy tylko do komunikacji czy tylko do przystanków. Ja chcę też dzisiaj państwu jasno powiedzieć, że gmina rocznie do budżetu gminy Grudziądz wpływa około 3 milionów złotych z tytułu podatku chociażby z infrastruktury, która jest naszą grudziącką infrastrukturą, a jest zlokalizowana na terenie gminy wiejskiej Grudziądz.
Mówię tutaj chociażby o oczyszczalni, mówię o zakładzie utylizacji odpadów w Zakurzewie, mówię też o innych opłatach. Więc jakby my żyjemy w symbiozie i jesteśmy na siebie nie tyle skazani, nawet to jest rzeczą naturalną, że musimy współpracować. Mamy inne obszary współpracy, chociażby Centrum Opieki nad Zwierzętami, gdzie z tego Centrum Opieki nad Zwierzętami dzisiaj korzysta już wiele gmin ościennych, chociażby Płużnica, chociażby gmina Dragacz, Jeżewo, Chełmno, za chwilę będzie, myślę, Rogóźno korzystać. Ale niestety nie ma tam gminy wiejskiej Grodziącej. To jest, patrzę na to naprawdę z takim zatroskaniem i chcielibyśmy, żeby to wyglądało inaczej. I myślę, że będzie wyglądało lepiej. I jeszcze raz powtarzam, ja deklaruję chęć współpracy. Myślę, że inni przedstawiciele gmin, które wchodzą w skład starostwa grodziąckiego także. Bo tylko na tym możemy zyskać. Tylko możemy zyskać. Pod każdym względem. Oczywiście, ja mówię jako mieszkańcy, gmina w rozumieniu, że to są mieszkańcy, bo wszyscy tworzymy wspólnoty lokalne. I to dotyczy także takich profitów finansowych, ale także profitów jakości życia, jakości komunikacji, jakości połączeń, nie wiem, ścieżek rowerowych, wielu innych rzeczy, które budując razem wspólnie możemy na tym wszyscy wygrać.